Cześć Wam wszystkim, ja znowu z moim schorowanym głosem, witam się z Wami w piątek. To moje śniadanko, chleb, żytni, troszkę margaryny, bo do wędliny muszę troszkę mieć, wędlina, pomidor, cebula i szczypiorek i pieprz. Oraz mam tutaj do picia herbatkę zieloną, oczywiście tutaj chyba o smaku ananasowym z Biedronki, wiecie, takie szaleństwo letnie. No, także odezwę się do Was potem. Okej, witam się z Wami jeszcze raz. Dzisiaj jestem, tak wiecie, bardzo na sportowo, bardzo na luzaka. Mam tylko spodenki krótkie i właśnie taką zwykłą, wiesz, taki zwykły t-shirt, ponieważ no, nigdzie nie wychodzę, mimo że jest piątek. No jestem chora i szczerze nie wiem, czy będę gdzieś wychodzić. Mam znowu integrację na mojej uczelni i naprawdę poszłabym z chęcią, wiecie, bo jestem jeszcze w Łodzi. W piątek wyjeżdżam już na wakacje. I teraz no długo, długo mnie nie będzie w Łodzi, więc chęcią poszłabym jeszcze do jakiegoś klubu i potańczyła. Natomiast no przez ten, wiecie, katar, to ja myślę, że ja bym się tym udusiła, wiecie, tam palą, jest duszno, tyle ludzi, gorąco. To by mnie tak po prostu to męczyło i jeszcze kaszel pewnie tak samo. Także myślę bardzo, czy iść, czy nie. A no alkoholu tak nie piję. Wtedy był jeden wyjątek na ten jeden wieczór, co była ta integracja. A dalej nie piję. Nawet tego piwa od babci nie piję. Myślę, że i tak wezmę je do domu i po prostu dam bratu. Ale dobra, nieważne. Także chyba nie będę wychodziła, dlatego właśnie mam tylko taką koszuleczkę. Wiecie, nie muszę być ładna, także też nie maluję się. Co chyba możecie zauważać, że jednak rzadko się maluję. Ale tak jak mówiłam, no latem naprawdę mój makijaż jest minimalny. I nawet jak wyjeżdżam na wakacje często... typu właśnie te kolonie, na które jadę, to w tamtym roku chyba malowałam się tylko raz na nich i było to na dyskotekę, tak? Gdzie jechaliśmy po prostu na dyskotekę do jakiejś tam, wiecie, super, do jakiegoś super klubu, więc wtedy już umalowałam się i wszyscy nagle takie: Boże, Ania, nie poznałem Cię! Ja mówię, no kurde, nie? No jak cały czas chodziłam bez makijażu, no to ciężko, żeby potem mnie nie poznać. Także właśnie chodzę bez makijażu i to jest po prostu piękne, naprawdę, że wiecie, mogę gdzieś wyjść bez makijażu, wracam i po prostu mogę sobie wodą tą twarz przemyć, no bo jak makijaż to trochę średnio. Także tak, włosy też spięte, żeby było lepiej. Kurczę, no szkoda, że nie wyjdę dzisiaj. Chociaż jeszcze zobaczę, może wiecie, się dobrze poczuję, to wtedy szybko pójdę się wykąpać i to zmienię. A mamy godzinę 12:10. Ja dzwoniłam do tego lekarza medycyny pracy. Okazało się, że dzisiaj nie przyjmuje, bo wziął sobie zwolnienie lekarskie. A tak jak mówiłam, wyjeżdżam w niedzielę, więc nie mam jak, więc mama się do mnie wkurzyła. Oczywiście zaczęła, wiecie, mówić, że jestem nieodpowiedzialna, że nie załatwiłam tego. Ale kurczę, no to nie jest, wiecie, moja wina, tak? Dzwoniłam, załatwiałam, miałam zadzwonić dzisiaj od 7, bo jest rejestracja, zadzwoniłam. A tam, że wzięła zwolnienie lekarskie i dopiero będzie w poniedziałek, jeżeli wróci. A poniedziałek to już mnie tu nie ma. No ale dobra, potem mama zadzwoniła znowu i już na spokojnie, miłym głosem powiedziała, że tam u mnie w miejscowości dzwoniła i mamy takiego znajomego lekarza i on ma uprawnienia do właśnie podpisu tej książeczki sanepidowskiej, także on mi to zrobi, także całe szczęście. A teraz lecę na wydział właśnie oddać moje karty już z ocenami i będę prosić o zaświadczenia o stypendium i mam nadzieję, że je dostanę. No, także póki co się z Wami żegnam i do potem. Okej, jest godzina 16:30, ja podjęłam spontaniczną decyzję, że już chcę dzisiaj wrócić do domu. Ma pewnie przyjechać tata, ale właśnie zawiózł auto do mechanika, także da mi znać za godzinę, czy po mnie przyjedzie dzisiaj, czy jutro. Ja nie jestem kompletnie, wiecie, spakowana, a powinnam wszystkie rzeczy zabrać, kosmetyki, ubrania, buty, no wszystko, co tam bym chciała. Sprzęt, prawda, statyw i tak dalej. A mam jeszcze pranie całe zrobione, muszę powiesić. Masakra, no i jedzenie całe. A podjęłam taką decyzję, bo miałam zostać dzisiaj, bo miałam wyjść właśnie na miasto, miałam wyjść jutro też z Kamilą, bo jej obiecałam, natomiast Kamila i tak ze mną nie wyjdzie, bo ma egzaminy w niedzielę. Także co mnie tu trzyma, a w domu i tak nikogo nie będzie. Czy dzisiaj będzie mój brat, ale jutro rano jedzie, bo jedzie na wesele swojego przyjaciela. Moja mama jest na działce u swojego faceta. Więc tak, nawet mojego psa nie będzie, bo też jest na tej działce, więc nie będę musiała z nim wychodzić. Także ja z chęcią bym pojechała i wiecie, sama pobyła w domku, rozluźniła się, wypoczęła i dzięki temu będę mogła też nagrywać, jak nikogo nie będzie. Także to wiecie, tak samo jakbym była tutaj
Tu mam tylko do dyspozycji jeden pokoik, a tam, wiecie, cały dom jednak, więc wolę tam, a przynajmniej dzisiaj jeszcze pogadam sobie z bratem. A też mamy dobre kontakty, także z chęcią bym z nim pogadała. No, także tak chciałam powiedzieć, także teraz muszę się pakować. Mam taki, wiecie, bałagan wszędzie. Także nie wiem, jak mi wyjdzie to pakowanie, ale muszę się sprężyć, bo możliwe, że za półtorej godziny już byłby tata, nie no, 2 godziny. No dobra, 2,5 by był, więc muszę to wszystko spakować, także do potem. Minęła minuta, odkąd to nagrałam i zadzwonił do mnie tata, że już wyjeżdża. No kurde, nie jestem gotowa na to. Masakra, masakra, jak się spakować, wiecie, swoje całe życie, no tak wiecie, tak żartobliwie mówiąc, w godzinę, a zając mojego tatę będzie jeszcze szybciej. No powiedział, że właśnie mechanik nie ma miejsca, gdzie postawić auto, więc już nie będzie tego naprawiał, co tam, ewentualnie zabijemy się po drodze. I już będzie po mnie jechał, więc lecę się pakować, pokażę wam potem, jak wygląda mój pokój, jak już trochę pozabieram rzeczy i na pewno złożę łóżko. Chyba pierwszy raz, odkąd tu mieszkam, złożę łóżko. Okej, dobra, teraz naprawdę już. Także jestem gotowa wracać, jest 18. Tata miał jakieś tam problemy właśnie po drodze, przez to, że nie był u mechanika. Ale udało mu się i zaraz będzie u mnie. Ja już chyba do końca się spakowałam. Jeszcze zostało mi tylko spakowanie właśnie torby z jedzeniem, które mi zostało, a nie zdążyłam go wyjeść. Także już właśnie wszystkie torby są. Trochę się w końcu tego uzbierało. Tutaj jedna z ciuchami. Buty, kosmetyki. Moja podręczna. Tutaj właśnie aparat, laptop. Ubrania. Bielizna. Tutaj o moje słoiki, kwiatek, znowu ubrania i tutaj buty. Także no, teraz pusto w pokoju, biureczko takie smutne, no szafeczki, no od razu macie, wiecie, mini room tour. No, także będę tęsknić naprawdę. Także tęsknię, już chciałam powiedzieć. Także żegnam się z wami chyba. Po drodze na pewno nie będę nagrywać, bo mój tata nie wie, że nagrywam. Także to by było dla niego dziwne, że ja kręcę, wiecie, drogę. No, dobra. To może odezwę się później. No, także pa, pa.